a to jest przedzaśnieniowe z głową w jazdach live. Takie niezbyt, to zwykle mówię z głową w jazdach live, jak robię takiego porządnego live'a, teraz robię z telefonu, ale chciałem was zabrać na takie małe przygotowania i pokazać wam, jak wygląda zwykle moja noc przedzaćmieniowa, bo co prawda jutro jest zaćmienie częściowe, natomiast moim absolutnym rytuałem już od bardzo dawna jest to, że gdy zaćmienie mam oglądać, to już się przygotowuję w nocy. Czy to jest zaćmienie całkowite, czy to jest zaćmienie częściowe, bo jeśli chce się to zrobić dobrze, to kilka rzeczy trzeba zrobić dzień wcześniej. No więc ja już jestem na miejscu. Dzisiaj, jak widzicie, to nie jest mój ogród, to nie jest mój dom. Jestem w szkole moich dzieciaków, gdzie będę jutro prowadził zarówno transmisję, jak będę też prowadził dla nich pokaz nieba tutaj. Także będzie tutaj jutro w ogóle masa atrakcji, bo poza tym, że będę siedział ja i wam pokazywał, to tam są też przygotowane teleskopy dla dzieciaków i każdy w szkole będzie mógł przyjść między lekcjami i zobaczyć sobie zaćmienie słońca, które będzie się działo tam. I wierzcie mi, to było dosyć kłopotliwe, żeby znaleźć takie miejsce, żeby słońce szło dokładnie nad linią drzew, ale mi się to udało i wiem, że będzie dobrze. Dzisiaj to sprawdzałem, jeszcze sprawdzałem to na symulacjach. Będziemy mieli słońce w polu widzenia, więc pokażę wam z grubsza, jak wyglądają moje przygotowania i co takiego należy zrobić, jeśli chce się zrobić transmisję live dla was, jeśli chce się zobaczyć to zaćmienie. Przynajmniej tak, wiecie, na spokojnie. Odwrócę kamerę i będę wam tutaj stał za kamerą i wam pokazywał. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że dzisiaj to jest taka próba, to znaczy niestety nie będę mógł tego wszystkiego tutaj zostawić, więc przygotuję sobie tylko montaże, a potem to wszystko zwijam i wracam z tym z bladym kwitem, żeby to jeszcze raz rozstawić. A dzisiaj musiałem zrobić taką próbę generalną, żeby zobaczyć, czy wszystkie kabelki mi postykają, czy posięgają, czy będzie dobrze. I wydaje się, że jest nieźle. Zacznijmy od rzeczy głównej, najgłówniejszej, czyli teleskopu. Teleskopu, który będą dwa tak na dobrą sprawę, bo będzie z jednej strony nasz RedCat, który jest moim małym refraktorem o ogniskowej 250 mm, ale będzie też luncik pożyczony od Pawła, mojego serdecznego kolegi, który był tak uprzejmy, że sam się zadowoli na zaćmienie światłem widzialnym, a pasmo H-Alpha pożyczył nam, żebyście mogli zobaczyć zaćmienie razem z protuberancjami. W środku są zamontowane kamery kolorowa, tak, 294 jest na luncie, zapasowa czarno-biała jest skręcona w RedCata, natomiast nie jestem pewien, czy będę używał RedCata. Być może na wszelki wypadek niech on sobie będzie. Testowałem go też na światło widzialne i raczej to biorę na opcję, gdyby były jakieś takie chmury, cienkie chmury, które, uwaga, kichnę, tak czy nie? O tak, na zdrówko. Na wypadek, gdyby były cienkie chmury, które trochę utrudniają oglądanie w paśmie H-Alpha, to wtedy przerzucimy się na światło widzialne, to on radzi sobie wtedy trochę lepiej. Więc dzisiaj to, co tutaj muszę przede wszystkim zrobić, to ustawić montaż na gwiazdę polarną, która pojawi się tam co jakiś czas. Na razie jeszcze jest za jasno, ale za jakieś, za jakąś godzinę myślę, że już będę mógł wstępnie wypatrzeć gwiazdę polarną i uda się ją zobaczyć. Co mamy dalej? Kolejne teleskopy. To jest w ogóle najważniejsze. Znaczy, to dzisiaj muszę zrobić super precyzyjnie, bo o ile na gwiazdy to ja sobie mogę guidować, no to na słońce tego nie zrobię. Co prawda jest guiding słoneczny. To jest, słuchajcie, fantastyczne urządzenie, którego używałem raz w życiu w 2016 chyba roku, albo 15. Nie pamiętam, kiedy był przedostatni tranzyt Merkurego. Nie ten, który był w półtora roku temu, tylko jeszcze wcześniej. Pożyczyłem wtedy od kolegi guider słoneczny, czyli urządzenie, które gajduje słońce. Jest rewelacyjne. Oczy, to jest plug and play. Podłączacie i on sam wyszukuje słońce i go pilnuje. Petarda. Ja w ogóle kiedyś będę musiał kupić. Marcin pyta o armatę na zaćmienie. Tą armatą to my byśmy mogli wypalić wtedy dziurę pewnie w tym budynku, a nie tylko w naszym oku, więc armata zostaje. Zostaje w domu i nie będziemy używali. Także na razie nam te małe teleskopy wystarczą. Przejdźmy dalej. Więc tu będę musiał dzisiaj bardzo precyzyjnie ustawić montaż na gwiazdę polarną, żeby jutro on prawidłowo pracował i pięknie nam śledził słońce. Testowałem to w domu, działa fajnie, tylko trzeba to zrobić noc wcześniej, no bo w ciągu dnia tego nie zrobimy. Drugi teleskop, słuchajcie, to jest mały, to jest tak naprawdę teleskop Ady. Ja go kiedyś jej dałem w prezencie i ona uzurpuje sobie do niego prawo już pełne, natomiast musiałem go od niej teraz wypożyczyć, ale ja go bardzo lubię. To jest taki mały refraktor 400 mm. I słuchajcie, ten refraktor to jest w ogóle też kawał historii, dlatego że ten refraktor służył mi na pierwszej transmisji z głową w gwiazdach live. Dlatego że on ma dokładnie 400 mm ogniskowej. I kamera, której kiedyś używałem, dawno, dawno temu, gdzieś ją mam teraz jeszcze w szufladzie, ma taki rozmiar chipa, że na 400 mm księżyc wypełnia bardzo ładnie pole widzenia. Do czego używaliśmy tego teleskopu, tej lunety? Może pamiętacie, to był tranzyt, przepraszam, to było brzegowe zakrycie Aldebarana, którego oglądaliśmy
Gdzieś byłem wtedy pod Suwałkami, pamiętam, i wtedy tego refraktorka używaliśmy. Na tym refraktorze będziemy razem z dzieciakami oglądali zaćmienie, ale oczywiście zwróćcie uwagę, co tu się dzieje, nie ma filtra. Wiecie dobrze, że bez filtra patrzeć nie można, ale my zrobimy coś innego, dlatego że ten teleskop ma naprawdę bardzo fajną, solidną budowę. To nie jest żaden tani plastik, więc on spokojnie będzie mógł być wykorzystany do metody rzutowania. Będziemy mieli tutaj ekran i będziemy mogli wyświetlać obraz z tego teleskopu na kartkę. Natomiast nie wiem, czy wiecie, jak się wyłożyło, że kartkę, to czasami kontrast jest bardzo słaby, dlatego dzisiaj pojechałem do IKEA kupić drony. Czyli pudełka, bo tak się nazywają te pudełka w IKEA. W środku wsadzimy białą kartkę, więc będzie cień, jak widzicie, i tam się będzie rzutował obraz słońca. Także tu będzie, tu jest przygotowane pudełko do tego, żeby rzutować sobie obraz słońca i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Drona, bardzo śmieszna nazwa. Swoją drogą, to pudełko też było ze mną w Ameryce Południowej na zaćmieniu słońca w Chile, dlatego że ja wiedziałem, że jak będzie świeciło słońce, to kontrast na komputerze będzie fatalny i będzie się to kiepsko widziało. Natomiast nie znajdziecie lepszego takiego wyciemnionego pudełka w tej cenie, bo to kosztuje chyba 12 zł, czy może nie, 16, jakoś tak, mniej niż 20 na pewno. Jest ciemne, to są pudełka takie do szafek, ale okazuje się, że jak się tam wsadzi komputer, to spełniają fantastycznie swoje role. Poza tym łatwo się składają na płasko, więc wsadziłem to do walizki i poleciałem z tym do Ameryki Południowej. Bardzo mi się przydało. Także to jest w ogóle, bardzo wszystkim polecam, pudełka drona, bardzo wszechstronne. I tutaj jest, słuchajcie, mój ostatni teleskop, Skywatcher 80ED, mój strasznie stary teleskop i wstyd się przyznać. Jeszcze starszy montaż Vixenporta, który jest w opłakanym stanie. Bardzo go zaniedbałem i muszę go tak naprawdę wymienić. Prawdę mówiąc, jeśli ktoś będzie chciał go sobie naprawić, to ja go z przyjemnością oddam za darmo niedługo, bo może komuś posłuży, a ja będę i tak pewnie inwestował w coś troszeczkę nowszego, do takich obserwacji właśnie wizualnych. Natomiast tutaj z dzieciakami będziemy oglądali sobie właśnie zaćmienie już z filtrem, z folią Badera zamontowaną. Wyciąg ustawiony jest dosyć nisko, bo tu będą też przychodziły pierwsze klasy, więc mam nadzieję, że jak się tak nachylą do okularu, to będzie tutaj wszystko dobrze widać. Do tego będzie trochę kamer, moi drodzy, bo będziemy mieli kamerę, oczywiście jedną na moją japę, ale będą też jedna kamera, która będzie filmowała nam taką perspektywę, że jak będą chmury na niebie, to będziecie mogli zobaczyć, że teleskop jest skierowany, na przykład są chmury. Także gdyby nie było widać obrazu słońca, no to będzie małe zastępstwo w postaci właśnie podglądu z takiej kamery. Jeszcze tutaj sobie kadry dokładnie dopiorę. I jeszcze mamy tutaj tą drugą kamerę. To będzie chyba najgłówniejsza taka kamera w ciągu dnia, dlatego że wyjątkowo nie będę siedział przy komputerze i do Was mówił, tylko będę mówił Wam do tej kamery, która będzie miała bardzo fajny kadr, zaraz Wam pokażę, go tak ustawiałem. Cyk, będzie widać dzieciaki, które oglądają sobie, będą oglądały sobie słońce. Będziemy robili tam eksperymenty, będzie widać główny teleskop i też z tej kamery jutro rano będziecie mogli mnie zobaczyć w Dzień Dobry TVN, później w Onet rano. W Dzień Dobry TVN będę krótko po godzinie 8:04, po godzinie 9:00 za to będę w Onet rano i jeszcze w międzyczasie w Dzień Dobry bardzo w Radio Z. Chyba koło po 9:00 będziecie mogli posłuchać mnie o zaćmieniu, jeśli mnie pamięć nie myli. Więc jeszcze muszę to wszystko popodłączać. A, jeszcze jedna ważna rzecz, bo wiecie, jak u mnie bywa z internetem. On czasem daje ciała. Dlatego też bardzo się cieszyłem, że mogłem być tym razem w szkole, bo w szkole jest światłowód. Więc dzisiaj rano kupiłem 50 metrów kabla, który jest pięty do szkoły, dzięki czemu będziemy mieli naprawdę zarąbisty internet. Taki, że dzisiaj testowałem i zaraz jeszcze zrobię takie testy ostateczne, ale wydaje się, że jutro będziemy nadawali nie w 720 jak zwykle, tylko będzie Full HD. 3D po prostu i 5G. Tak będzie. Także trzymajcie kciuki, żeby to się wszystko udało. A, jeszcze tutaj mamy mały nowy nabytek, bo muszę to zaraz przetestować, dlatego że kupiliśmy niedawno też YOLO Box Live, czyli takie urządzonko, które będzie mi przede wszystkim służyło w Arktyce za parę miesięcy do transmitowania Wam zorzy polarnej czy obłoków srebrzystych teraz z wakacje, a teraz podzieli jako rozdzielacz. Raz będzie pokazywał obraz tamtej kamery, raz tej, więc będziemy mieli taki splitter, chyba to się tak nazywa fachowo. No powiem Wam, że jest na bogato. Więc ja czekam, podłączam teraz jeszcze wszystkie kabelki, żeby sprawdzić, jak to działa, zrobić sobie testy. Teleskop
pierwsza głowica do ustawienia na później. Ta przede wszystkim, to będzie najważniejsza rzecz, dwa teleskopy, jeden słoneczny, jeden w świetle widzialnym, jeszcze tam filtr muszę zamontować. No i będzie się działo, kochani. Nie mogę się doczekać. Czas przed zaćmieniem słońca to jest zawsze bardzo emocjonujący czas. Ja oglądałem zaćmienia całkowite na Syberii, w Chinach. No w Chinach nie zacząłem, bo były chmury. Boże, co za kretyn jeździ tam tym silnikiem, tam nawala. Naprawdę ktoś ma strasznie takiego peniska, skoro musi tak robić sobie wieczorami. Naprawdę. Ja pierdzielę. Przed zaćmieniem w Stanach Zjednoczonych pamiętam, że siedzieliśmy mega zmęczeni już przed zaćmieniem, a to był dopiero początek naszego zmęczenia, bo przyjechaliśmy, słuchajcie, po 500-kilometrowej podróży i byliśmy na dokładnie jakimś totalnym polu, w jakimś stepie. Bo naprawdę tam nic nie było, więc my żeśmy spali w samochodzie, gdzieś na kocykach sobie siedzieli i rano czekaliśmy już na zaćmienie. Ja pamiętam wschód słońca tego dnia, ale to było niezwykłe. Na tej równinie takiej pięknej nieopodal Kasper było widać piękne wschodzące czerwone słońce, a dopiero później naszykowaliśmy się do zaćmienia. Ostatnie zaćmienie w Chile pamiętam też moment, wschodu słońca nie pamiętam wtedy, chyba go troszeczkę przespałem, może były chmury wtedy, ale pamiętam ten dzień, jak ja przyjechałem w nocy i rozstawiałem ten sprzęt, robiłem dokładnie to samo co teraz. Jeszcze gdzieś tam jakieś robiłem przerwy sobie na jedzenie i rozbijałem namiot, bo spałem na klifie nad oceanem atlantyckim, przepraszam, spokojnym i orety, ale to było naprawdę ekscytujące i to było super. Ja bardzo lubię ten czas. Wiem, że dzisiaj przede mną jeszcze sporo pracy, ale to wszystko ma sens, bo jutro będzie dzięki temu wszystko działo. Tak, perfekcyjnie. Mam nadzieję, że to wszystko tak zadziała. Trzymajcie za to kciuki, moi drodzy. Więc a skąd prąd do tych wszystkich urządzeń w terenie? W sensie, w którym terenie? Bo dzisiaj to oczywiście mam dostęp do szkolnego prądu po prostu, ale jak trzeba, to mam samochodu, ale jak jestem w terenie, to po pierwsze, na przykład w Chile jak byłem, to zasilanie miałem... W Chile miałem, nie miałem takiego teleskopu, bo tak naprawdę głównie potrzeba zasilania do tego, do tej głowicy, a komputer w Chile miałem zasilany, nawet wam pokażę z czego. To też się wycwaniłem. No komputer wytrzyma... Tak, w samochodzie mogę go przez cały dzień ładować, to nie jest problem, ale przed zaćmieniem, jak już jestem w terenie, tam powiedzmy z dala od samochodu, no to działam na baterii, a do tego kupiłem sobie powerbank, który ma wyjście USB-C i może ładować mi komputer w terenie, także to jest w ogóle było super. Więc miałem kilka powerbanków, niektóre mi zasilałem jeszcze aparaty, innymi zasilałem komputer i to wszystko z baterii leciało, także tam w ogóle potrzeba było tak naprawdę zasilanie na godzinę. Tak naprawdę tych wszystkich sprzętów. To spokojnie można było pojechać z baterii i z powerbanków, a wcześniej tym ładowałem sobie to w samochodzie, jakieś akumulatory, miałem przetwornicę z 12 na 220 i to bez problemu hulało. Także jutro się w ogóle o prąd nie martwię, o internet też już się nie martwię, w ogóle się nic nie martwię. Pewnie się zacznę martwić dopiero, jak coś zacznie później, tak, ale to dopiero później. Więc ja, moi drodzy, dzisiaj do późnych godzin tutaj zalegam, potem zabieram są sprzęty, zostawiam tylko głowicę. Poprosiłem panów ochroniarzy, żeby tutaj jeszcze rzucili na to okiem i no i tyle. I jutro wpadam rano. Kable mam zdublowane. Słuchajcie. Ach, oczywiście Kuga musi to wszystko pomieścić, moja ukochana Kuga. Kable mam zdublowane. Dzisiaj kupiłem przejścióweczki jeszcze ze dwie, żeby mi nie zabrakło. Powinno wystarczyć tego wszystkiego. Także tak. Kochani, bardzo wam dziękuję za ten szybki live. Ja idę się przygotowywać do odpalenia tego wszystkiego i widzimy się jutro rano. Przypominam, że transmisja na Zgłową w Gwiazdach Live wystartuje o godzinie 11:30, ale to ta główna, bo wcześniej, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to wam będę streamował od samego rana już obraz słońca. Jak tylko ono mi się pojawi tutaj za budynkiem, myślę, że około godziny 8:30, 9:00, to będę gotowy, żeby jak ono tam wyjdzie za tych drzew, to będę mógł wam to wszystko już pokazywać. Także będzie co oglądać i wcześniej będzie taki live właśnie z słońcem w H-Alpha i z linkiem do właściwej transmisji. A potem o godzinie 11:30 przeskakujecie na te linki i oglądamy już to, co teraz jest też podlinkowane na Zgłowiązach, podklejone jest post na samej górze, przyjdziecie, zobaczycie i będziecie wiedzieli. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Widzimy się jutro. Do zobaczenia.